zmiany na rynku detalicznym w najbliższym tygodniu nie będą specjalnie istotne, ponieważ i w hurcie nie widzieliśmy wielkiej rewolucji na polskim rynku, także tutaj spodziewamy się, że benzyna 95-oktanowa znajdzie się w przedziale 5,36 zł, 5,45 zł za litr. W przypadku oleju napędowego zmiana hurtowa była wzrostowa, także tutaj spadków raczej nie zobaczymy. Poziom cenowy będzie się mieścił między 5,26 a 5,34 za litr. Natomiast cały czas przypominamy, że olej napędowy i benzyna to jest jedno, natomiast autogaz będzie niezależnie od nich jakby wzrastał w cenach na polskich stacjach. Tutaj poziom nawet do 2,65 zł, jeśli chodzi o średnią za litr, jest prawdopodobny. Cały czas podkreślamy to, że rynek hurtowy i dostawy do stacji znacznie drożeją, natomiast w ostatnim czasie nie przenosi zupełnie tych zmian rynek detaliczny. Także jeszcze raz powtórzmy, tutaj podwyżki są najbardziej prawdopodobne.